Witajcie. Dzisiaj czas na 30 odcinek Zerechty na Solo. Po weekendzie zebrałem trochę sił, zebrałem trochę materiału, więc wreszcie będzie o czym porozmawiać. Więc zapraszam Was. Sorry, że nie było odcinka w piątek. Niestety było to spowodowane tym, że moja córka zachorowała i musiałem się nią zająć. Ale dzisiaj, jutro w środę będzie podcast. Być może niekoniecznie tak samo wcześnie jak w poprzednim tygodniu, ale w okolicach południa, natomiast będzie. Co do czwartku i piątku to się jeszcze okaże, bo wtedy ja znowu przyjmuję opiekę nad córką i jeżeli nie będę miał jak nagrać, to poinformuję Was o tym na Twitterze. Ale wracając do. Dzisiaj chciałbym omówić sytuację dwóch drużyn, które dosyć sporo rzeczy zrobiły w to lato i zrobiły dosyć dobre rzeczy. Niekoniecznie z pierwszych stron gazet, natomiast warto ich pochwalić, więc dzisiaj będzie o dwóch drużynach ze wschodu, Philadelphia 76ers i Milwaukee Bucks. Od Bucks chciałbym zacząć, bo oni tak naprawdę wczoraj wykonali ruch, który bardzo, bardzo mi się spodobał, który zapewni dużo lepsze granie drużynie i to taki ruch typowy dla Mike'a Budenholzera, czyli nowego trenera. Mianowicie Bucks ściągnęli z rynku wolnych agentów Brooka Lopeza, czyli centra, który jeszcze niedawno był gościem na poziomie All-Star, gościem, który będzie grał świetnie blisko kosza, będzie dobrze zachowywał się w obronie, jeśli chodzi o bloki i będzie też rozciągał atak swoimi rzutami za 3 punkty. I to jest to, czego Milwaukee Bucks bardzo brakowało. Bo grając w pierwszej piątce z Johnem Hensonem, to wiadomo, że nie jesteście w stanie rozciągnąć obrony rywala, bo Henson jest zawodnikiem nierzucającym. A z kolei granie z Tonem Makerem w pierwszej piątce, czy w ogóle w piątce, wiąże się z tym, że oczywiście Maker umie rzucać za trzy, ale jest bardzo nierówny, jest bardzo chybotliwy w tej swojej grze i nie powoduje tego, że rywale chcą do niego iść z ręką, a Brook Lopez to gwarantuje. Kolejny plus jest taki, że nie wydali na niego dużych pieniędzy, bo to jest dwuletni wyjątek za kilka milionów dolarów, więc tu naprawdę szapoba dla Bucks i świetny ruch, bo wypełnia w tym momencie całą pierwszą piątkę i naprawdę Bucks w tej chwili mogą być spokojni o to, że zrobią krok do przodu. Drugi ruch, jaki zrobili, ale pierwszy chronologicznie, dogadanie się z Ersanem Ilyasową, który kolejny raz wraca do Milwaukee Bucks, to już chyba jego trzecie podejście. Ilyasowa podpisze 3-letni kontrakt, warty około 21 milionów dolarów, więc to nie są wielkie pieniądze. Za gracza, który znowu rzucać może trójki w okolicach 40%, no i będzie solidnym zmiennikiem, kolejnym graczem, który będzie w stanie rozciągać defensywę dla wjeżdżającego pod kosz Erika Bledsoe czy Giannisa Antetokounmpo. Także kolejny pozytywny ruch. Także te dwa transfery to są rzeczy, które Bucks już zrobili. Co dalej muszą zrobić? Przede wszystkim muszą zdecydować, co z Jabarim Barkerem, czyli jeszcze niedawno twarzą Milwaukee Bucks, graczem, na którego mieli stawiać, na którego mieli inwestować. Parker przez swoje problemy z kontuzjami opuścił bardzo dużo i najzwyczajniej w świecie nie spełnił pokładanych w nim nadziei. I to jest oczywiście dla niego problem. On jest w tej chwili zastrzeżonym wolnym agentem, więc teoretycznie ktoś mógłby z nim podpisać kontrakt. Problem polega na tym, że za bardzo nie ma kto. Bo żeby wystosować ofertę do takiego zawodnika, to trzeba mieć miejsce w salary cap. W tej chwili miejsce takie mają chyba tylko Atlanta Hawks i Sacramento Kings, bo Chicago Bulls po tym, jak wyrównali ofertę za Zacha LaVina, wypadli z tego grona. I wydaje się, że ani jedna, ani druga drużyna chyba się na to nie skusi. O Kings mówiło się, że oni mogą chcieć powalczyć o Parkera, natomiast pojawiły się ostatnio już raporty mówiące, że jednak nie. Dodatkowo mają zawodników, którzy mogą grać na tych pozycjach, bo jest tam Skala Bissier, jest Marvin Bagley wybrany w tym roku w drafcie, więc tam ma kto grać i wcale za bardzo Kings mogą nie chcieć wyciągać Parkera, na pewno nie za jakieś wielkie pieniądze, co jest oczywiście problemem dla niego. Z kolei Hawks mogliby go brać, bo to jest wciąż młody zawodnik, ale wydaje się, że Hawks mogliby nie chcieć dać mu długiej oferty, tylko krótką. Zresztą Hawks mają inne problemy, mają długie kontrakty Milesa Plumlee'ego, Dennisa Schrödera i Kenta Bazemora, których chcą się pozbyć, więc ewentualnie przejęcie Parkera tylko i wyłącznie wtedy, kiedy któryś z nich by odszedł. Natomiast na razie na to się nie zanosi, więc Hawks też wydają się trudnym miejscem dla niego. I teraz pojawia się pytanie, na ile Bucks są pewni zdrowia i tego, czy Parker będzie dalej wpasowywał się w ich ideologię, a na ile nie.
patrząc na to, jak rynek się kształtował, to wydaje mi się, że umowa taka, jak podpisał Dante Exum, byłaby czymś fair w stosunku do Parkera, bo to jest 3-letni kontrakt za 33 miliony dolarów, czyli kontrakt nie maksymalny, kontrakt nie bliski 20 milionów, o czym myśli Parker, o czym myślą jego agenci, ale kontrakt dla zawodnika, który jest po dużych przejściach z urazami, podobnie jak Exum, i kontrakt na zawodnika, który też pokazuje, okej, inwestujemy w ciebie, stanowisz 10% naszego salary cap, natomiast dajemy ci też czas na to, żebyś z nami był, czyli ten 3-letni kontrakt. Pytanie teraz, jak dużo są w stanie zaryzykować Jabari Parker i jego agenci? Czy są w stanie zaryzykować właśnie krótką umowę za wyższe pieniądze? Czy też wolą trochę mniejsze pieniądze, ale pewniejsze z dłuższą inwestycją? I to wydaje mi się, będą rozgrywać się losy Jabariego Parkera. Czy w którą stronę właśnie będzie chciał pójść razem ze swoimi agentami? Kolejne dwie rzeczy, które chciałem jeszcze o Bucks powiedzieć, to no niestety nie byłem w stanie zobaczyć ich wyboru w drafcie. Donte DiVincenzo, który został wybrany chyba z 17 numerem, ma kontuzję pachwiny i opuścił na razie wszystkie mecze ligi letniej. Nie wiadomo, czy w niej w ogóle zagra. Natomiast z tego, co czytałem, z tego, co oglądałem trochę highlightów, które oczywiście nie są nie w pełni obrazują zawodnika, no jest to zawodnik, który trafia trójki. Średnio ponad 5 prób na mecz, 40% skuteczności, był wybrany najlepszym rezerwowym swojej konferencji, więc ma przyjść zdecydowanie jako zawodnik zadaniowy. Zresztą dokładnie tego Bucks potrzebują. Tak, Bucks nie potrzebują kolejnej gwiazdy. Mają Janisa, mają Chrisa Middletona, mają Erika Bledsoe, mają teraz Brooka Lopeza. Jest jeszcze Jabari Parker, więc niepotrzebny jest zawodnik, który miałby kolejny chcieć piłkę. A Donte DiVincenzo będzie graczem, który będzie stał w rogu, będzie otrzymywał odrzucenia, będzie rzucał za 3 punkty. Taki być może w przyszły JJ Redick. Natomiast jeśli chodzi o samą ligę letnią, to tu widzę już pewne plusy dla Sterlinga Browna i DJ'a Wilsona. Obaj bardzo pozytywnie się pokazują w tej lidze letniej i z dobrej strony. Co najważniejsze, nie są zawodnikami jednowymiarowymi, czyli nie idą tylko i wyłącznie w kierunku zdobywania punktów, ale też bardzo dobrze kreują grę swoim kolegom, zaliczając sporo asyst, więc to na pewno pozytywnie jest odbierane przez trenera Mike'a Budenholzera i kibiców Bucks. Ok, pora na drugą drużynę, czyli Philadelphia 76ers. Zacznijmy od tego, co Sixers stracili w tym offseason. Stracili Marco Bellinelliego, który porozumiał się z San Antonio Spurs i tam wraca, i stracili Ersana Iliasowe, który wraca do Milwaukee Bucks. To są obaj zawodnicy, którzy trafili do drużyny w trakcie poprzednich rozgrywek, po tym jak rozwiązali umowy ze swoimi dotychczasowymi drużynami. I bardzo pomogli zespołowi w końcówce. Teraz jednak zespół zdecydował się ich odpuścić, bo po prostu gdzie indziej znalazł zawodników, którzy są w stanie wypełnić tę lukę po tych graczach. Pierwsze najważniejsze wzmocnienie, na które liczę w perspektywie Philadelphia 76ers, to Markel Fultz. Liczę na to, że będzie przede wszystkim zdrowy, że z jego rzutem będzie wszystko w porządku i że będzie od początku preseason graczem, który wejdzie do piątki i będzie obok Simmonsa i Embiida najważniejszym graczem w ofensywie Sixers. Więc to jest pierwszy krok, pierwszy taki cel, który przed Sixers stawiam. Podobało mi się to, co zrobili, jeśli chodzi o podpisywanie nowych umów z zawodnikami, którzy już byli w drużynie, JJ Redick i Amir Johnson. Mam wrażenie, że Brett Brown jest po prostu lepszym generalnym menadżerem niż był Brian Colangelo, bo był w stanie zarówno Redicka, jak i Amira Johnsona podpisać za dużo mniejsze pieniądze niż rok temu Colangelo. No ale najpierw trzeba oczywiście było przekonać ich do tego, że do Sixers warto przyjść, że tam się pogra o wysokie cele. Stąd też być może rok temu te wysokie oferty dla jednego i drugiego. No Redick teraz podpisał coś w granicach 12-13 milionów dolarów, a Johnson chyba 2-3, więc to są rzeczywiste pieniądze, które za takich zawodników trzeba płacić. W międzyczasie udało się dokonać wymiany, w której Sixers poświęcili część swojego cap space'u, wysyłając go do Denver Nuggets, a biorąc w zamian Wilsona Chandlera. Tego ruchu trochę nie rozumiem, natomiast okej, jest potrzebny kolejny zawodnik na pozycji numer 3-4 i Chandler jest tutaj dobrym wypełnieniem, więc jest okej. I skorzystali też z okazji, którą było zwolnienie przez Minnesota Timberwolves Nemanji Bjelicy. I wyciągnęli go na krótkim i dość niskim kontrakcie. Bjelica będzie, myślę, taką rezerwową wersją Dario Saricia, czyli gracza, który może grać praktycznie na wszystkich pozycjach,
który umie rzucić za trzy, który umie zebrać, umie podać. Taki człowiek od wszystkiego. I to na pewno jest dobry ruch, bo posiadanie takiego gracza to skarb. Więc Bielica na te kilkanaście minut, do 20 w niektórych meczach, jak będzie trzeba, będzie na pewno przydatny. Jeśli chodzi zaś o debiutantów, bo aż trzech ich jest wybranych w drafcie przez Sixers, to trochę tak patrząc na to, co robi Michael Bridges w Phoenix Suns, zastanawiałem się, dlaczego Sixers z niego zrezygnowali. No ale później popatrzyłem, co robią pozostali, poczytałem trochę o nich i wydaje mi się, że to była świadoma decyzja i chyba trafna. No najwyżej wybrali w drafcie Zaira Smitha, gościa, który akurat trójek w ogóle nie rzucał w NCAA, albo no, powiedzmy, oddawał średnio trochę ponad jedną trójkę na mecz, 40 trójek oddał w ostatnim sezonie, więc to jest gdzieś tam potencjalny problem, ale Zaire Smith już mocno pracuje nad swoim rzutem i pokazuje to już w lidze letniej. Zresztą jak widziałem kilka filmików pokazujących jego technikę rzutu, to wygląda na bardzo dobrze. Więc być może kwestia tego, żeby częściej próbował. W lidze letniej wygląda to już tu dobrze. Natomiast to, co daje Zaire Smith, to jest dużo wjazdów pod kosz. Gość jest bardzo atletyczny. Gość będzie w stanie dawać im dużo punktów właśnie z odrzuceń. Jeżeli obrońca zdąży, to zrobi pompkę, wjedzie pod kosz. Gość jest mega eksplozywny, więc będziecie widzieli z nim dużo wsadów, dużo efektownych akcji. Jeżeli tylko dostanie minuty, i tu będzie jego największe poletko do zbierania. To fajnie pokazuje, jak Sixers staje się drużyną wielowymiarową. Już nie będzie tylko gwiazdy Simmonsa, gra pod Embiida bądź trójki, ale będzie chociażby taki Zaire Smith, który będzie w stanie wjechać pod kosz i zdobyć punkty, czy to wsadem, czy też po prostu rzutem o tablicę, czy po prostu layupem. Więc to zdecydowanie na plus. Wybrali jeszcze dwóch zawodników. Pierwszy to jest Landry Shamet. To jest strzelec, który ma dać drużynie to, co zabrało odejście Bellinelliego, bo to jest gracz, który też rzuca bardzo ładnie za trzy punkty. Problem jego jest taki, że po pierwsze już nie będzie grał w lidze letniej, bo skręcił kostkę i jest wyłączony do końca rozgrywek ligi letniej, więc już go nie będziecie w stanie oglądać. Natomiast to, co jest potrzebne w jego przypadku, to jest zdecydowanie wzmocnienie masy mięśniowej, bo gość ma 1,95 m, zdaje się, a waży tylko 80 kg, więc tu jest zdecydowanie to, co jest do poprawy. Natomiast Sixers podpisali już z nim kontrakt, więc jest ok. No i na koniec ostatni gracz, którego Sixers wybrali w drafcie, poświęcili na niego dwa swoje piki. 56 i 60, oddali do Dallas Mavericks, żeby przejąć pik 54 i wybrali z nim Shakea Miltona. Kolejnego gościa do rzucania za trzy punkty. Milton nie zagra w lidze letniej, bo ma jakiś problem z plecami i nie będzie go po prostu teraz. Natomiast będzie miał szansę pokazać się na obozie przygotowawczym. Główne cechy Shakea Miltona? Świetny rzut po złapaniu piłki. Więc on będzie stał w rogu i trafiał na niesamowitej skuteczności. W sezonie ostatnim więc jej trafiał 43% przy linii tak samo oddalonej jak w NBA. I w posiadaniach typu spot-up, czyli kiedy stoi w rogu na przykład i dostaje piłkę i od razu rzuca, jest to średnio 1,34 punkty na posiadanie. I żeby Wam uzmysłowić, czyj to jest poziom w NBA, to tak w NBA z tego typu akcji trafi CJ McCollum. I jest to absolutna czołówka NBA. Więc to zdecydowanie widać, w jakim kierunku Sixers tutaj poszli, co konkretnie chcieli wyjąć z draftu, bo wyjęli dwóch strzelców i trzeciego gościa z potencjałem na bycie strzelcem. Więc wiadomo, czego konkretnie szukali. Ale mają też zawodnika, który już był ich w składzie i też się pokazał w pierwszym meczu ligi letniej ze świetnej strony, czyli Furkan Korkmaz. Zdobył 40 punktów, trafił 8 trójek. W drugim meczu chyba 1 na 7 z gry tylko, więc no, takie typowe problemy cierpienia młodego strzelca. Więc tutaj Korkmaz też jest jakąś alternatywą oczywiście do gry. Sixers stali się naprawdę głębokim zespołem, tak, z szeroką rotacją, z dużymi możliwościami i naprawdę fajnie, fajnie to może wyglądać. Liczę na to, że przynajmniej powtórzą poprzedni wynik z poprzedniego sezonu, a że tak naprawdę go pobiją i wejdą do finału konferencji, no bo jak nie oni, to kto? I tylko, żeby zdrowie dopisało, bo to oczywiście gdzieś tam zawsze jest ich problemem, ale mam nadzieję, że tym razem już nie będzie tak źle. Okej, okay. Tyle na dzisiaj.
Jutro wybiorę kolejne dwie drużyny, które w podobny sposób zanalizuję, chyba że trafią się jakieś wyjątkowe transfery, ale nie spodziewam się tego. No i tak myślę, że powoli będziemy dążyli do tego, żeby tak przejść przez wszystkie 30 drużyn. To nam zajmie pewnie najbliższe 3 tygodnie. Więc jeżeli macie jakieś preferencje, o jakiej drużynie chcielibyście usłyszeć jutro, no to piszcie w komentarzach. Zachęcam Was do tego. No i tyle. Do usłyszenia. Piotrek Zerek.